Te pieniądze, które zasiliły między innymi tą budowę, tej drogi, która została ukończona, spowodowały w naszej gminie, w kontekście inwestycji drogowych, wręcz kopernikański przewrót. Przed inwestycjami z Polskiego Ładu studem w naszej gminie udawało się przeznaczyć na inwestycje drogowe około 1 000 000 zł. Dziś mogę powiedzieć, że w tym ostatnim dwuleciu, dzięki pieniądzom wystaranym przez obecnego tu pana posła, pana senatora i pana starostę, mamy tych 1 017 000, czyli o 800%, o 800% wzrost pieniążków na inwestycje. Jak potrzebne, to wszyscy wiemy. Nie muszę nikogo przekonywać o tym, jak potrzebne są drogi, jak poprawiają bezpieczeństwo mieszkańców, komunikację, atrakcyjność osadniczą gminy czy inwestycyjną. Jedna ta droga tutaj warta 400 tysięcy to tylko kropla w tych 18 prawie miliona złotych, które otrzymaliśmy dzięki wsparciu obecnych tu gości. Chciałbym za to, szanowni państwo, panie senatorze, panie pośle, panie starosto, bardzo, bardzo serdecznie podziękować. Podziękować za to, że doceniliście panowie naszą gminę Drelów za jej pragmatyzm, za zgodę, za umiejętność funkcjonowania przede wszystkim w interesie wszystkich mieszkańców i za to wsparcie, które zmieniło już na dzisiaj wizerunek na naszej gminy na o wiele bardziej atrakcyjniejszy. Jesteśmy jedną z największych gmin w powiecie, tym samym potrzeby drogowe są jak najbardziej żywotne i potrzebne do jak najszybszego ich spełnienia. Chcę podziękować również bardzo, bardzo gorąco panu staroście, bo to od czasów, kiedy pan starosta w szeroko pojętej koalicji rządzi powiatem, wreszcie należne gminie pieniądze na remonty dróg powiatowych do nas zaczęły trafiać. Przy tej okazji dziękuję radnemu powiatowemu Emilowi Boguckiemu za wsparcie, bo takowego na pewno przy podziale środków udziela. Cieszę się bardzo z licznej obecności państwa radnych i im serdecznie dziękuję za to, że nigdy nie robili problemów z jakimikolwiek wnioskami, które wspólnie pisaliśmy. Zaufali mi też i dali zielone światło na wszelkiego rodzaju starania. Pieniądze z Nowego Ładu, z Polskiego Ładu, pieniądze na drogi, które otrzymaliśmy i które dzisiaj możemy, zwieńczając tą inwestycję, uroczyście oddać do użytku w postaci drogi, to pieniądze wyjątkowe, bo to 95% dofinansowania. Udawało nam się i owszem wcześniej pozyskiwać środki z funduszy unijnych, ale nigdy nie były one tak znaczne. I te znaczne środki bez zaangażowania finansowego naszego albo z niewielkim zaangażowaniem finansowym pozwoliły na wykonanie prawie 13 km dróg w 12 miejscowościach naszej gminy. To rzeczywiście wyjątkowa inwestycja dwuletnia, za którą ja raz jeszcze serdecznie dziękuję. Wynajęte przez nas firmy w drodze postępowania przetargowego przerzucają nie tony papierów, jak to miało miejsce wcześniej w Urzędzie Marszałkowskim i innych instytucjach, tylko tony kruszywa, które zamienia się w piękne nawierzchnie asfaltowe. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować też moim pracownikom, grupie pani skarbnik, panu sekretarzowi Rafałowi Kortoniukowi, pani skarbnik Bożenie Piątek, Robertowi Kotowi i Waldkowi Sawczukowi za przygotowanie dokumentacji przetargowych, za zorganizowanie tych trzech przetargów, które zakończyły się tymi inwestycjami. Udało nam się, oprócz tych rzeczonych 5%, nie dokładać własnych środków. Zostały tak wycenione te inwestycje, tak skutecznie, że nie trzeba było się zadłużać, zaciągać zobowiązania, żeby te drogi i te inwestycje dokończyć. To też wielkie dla was za to serdeczne podziękowania. Panie pośle, panie senatorze, raz jeszcze bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. My pamiętamy, kto nam pomógł, pamiętamy, kto nas wysłuchał, pamiętamy, kto nam zaufał i kto nas docenił. W odpowiednim momencie zrobimy z tego użytek. Ja mogę powiedzieć, bo tak pan wójt zaczął trochę ekumenicznie i po chrześcijańsku, proście, a będzie wam dane. I szanowni państwo, bardzo się cieszę, dlatego że przypadł mi ten zaszczyt, ale też praca, gdzie wspólnie z Grzegorzem te wszystkie wnioski, które składają samorządowcy, mamy przyjemność rekomendować. I muszę wam powiedzieć, że to spotyka się z olbrzymim zrozumieniem. Z olbrzymim zrozumieniem zarówno pana premiera, zarówno ministrów, bo wielokrotnie to nie są też tylko inwestycje drogowe, ale również inne. Czy to chodzi o SP, czy chodzi o koła gospodyń wiejskich, czy chodzi o szkoły. Szanowni państwo, dzisiaj
jest dobry klimat dla wschodu, dla Polski wschodniej. Dlatego, że my od samego początku, jako formacja, jako Zjednoczona Prawica, mówiliśmy, że nie może być Polski A i nie może być Polski B. Że my wszyscy zasługujemy na to, będąc Polakami, będąc mieszkańcami tego regionu, że chcemy żyć tak samo jak oni na zachodzie. I dzisiaj to się sprawdza. Dzisiaj widzimy to na przykładzie gminy Drelów, która wygląda przepięknie. Pan wójt powiedział, że to jest jedna z największych gmin w naszym powiecie, ale ja mogę powiedzieć, że to jest absolutnie jedna z najpiękniejszych gmin w naszym powiecie. Ale to, szanowni państwo, chylę czoło przed wami. Bo to rada gminy, bo to sołtysi i wójt, który to wszystko spina, potrafią dobrze zarządzać. I szanowny panie wójcie, bardzo dziękuję za te ciepłe słowa w naszym kierunku, ale chciałem powiedzieć, że to świadczy tylko i wyłącznie o panu. O człowieku, który potrafi zabiegać i lobbować jako samorządowiec na rzecz swojej gminy. Przecież pan tego nie buduje dla siebie. To budujemy dla wszystkich mieszkańców. I zarówno ja jako parlamentarzysta, ale też jako były samorządowiec, a cały czas czuję się samorządowcem, doskonale to rozumiem, będąc w Komisji Samorządu Terytorialnego. Pan senator, który jest tutaj od wielu kadencji i zawsze w Komisji Finansów Publicznych w Senacie wspiera nasze inicjatywy. Ale również samorządowcy łącznie z panem starostą, z panem wicestarostą, bo to warto podkreślić, że my w powiecie bialskim pokazaliśmy, że zgoda buduje. Że jeżeli działamy wspólnie, to nam idzie. Nie kłócimy się. Chcemy, aby nasze gminy, nasze powiaty się rozwijały. Pan poseł zakończył swoje wystąpienie wezwaniem do kontynuacji. I właściwie tak, potrzebujemy tej kontynuacji, jeszcze jest sporo rzeczy do zrobienia. To nie jest tak, że wszystko, co mieliśmy zrobić, zostało już zrobione. Nie. Są nowe zadania, o które apeluje pan wójt, ale bez tej kontynuacji tego to się nie wydarzy. Bo to, co się wydarzyło w tym regionie, jest skutkiem kilku czynników, kilku zmian. Po pierwsze, zmiany filozofii politycznej. Kiedyś było tak, że pieniądze miały iść tam, gdzie rzekomo są największe szanse rozwoju gospodarczego. Więc uznano, że ta część Polski nie ma tej szansy i te pieniądze płynęły w innych kierunkach. Filozofia została zmieniona i my mówimy o tym, że musi być zrównoważony rozwój, że Polska jest jedna i wszystkie części Polski muszą mieć tę samą szansę rozwojową. A najwięcej pieniędzy w ostatnim okresie trzeba było przeznaczyć na region, który był najbardziej poszkodowany w ostatnich latach, po to, żeby ta część Polski dogoniła pozostałe regiony. I tak się w dużym stopniu stało. To Polska pięknieje i staje się równie piękna we wszystkich swoich częściach. To jest najważniejsza rzecz, którą zmieniliśmy. Ja w pierwszej kolejności chciałem pogratulować i podziękować panu wójtowi i jego załodze za sprawne przygotowanie stosownych wniosków, aby móc otrzymać pieniądze, jak państwo wiecie, trzeba dobrze napisać wniosek, trzeba sprawnie przeprowadzić postępowanie, wyłonić wykonawcę i jak widać w Drelowie odbyło się to bardzo sprawnie, za co panie wójcie bardzo dziękuję i gratuluję raz jeszcze. Oczywiście bardzo serdecznie chciałem podziękować panu senatorowi Grzegorzowi Biereckiemu, jak również panu posłowi Dariuszowi Stefaniukowi za to, że wiedzą w Warszawie, które drzwi otworzyć, aby skutecznie te środki płynęły czy to na teren gminy Drelów, czy do innych gmin na terenie naszego powiatu. Bardzo, bardzo serdecznie panowie wam za tą pomoc i wsparcie dziękuję. Panie senatorze, panie pośle, chciałem bardzo serdecznie podziękować w imieniu Rady Powiatu, w imieniu mieszkańców Drelowa, we własnym imieniu
za to, co dla nas tutaj robicie. Za te pieniądze w tak wielkiej ilości, które są nakładane na te inwestycje, które przyczyniają się do lepszego życia dla ludzi. Szanowni Państwo, szczególnie takie słowa mi się na myśl tutaj nasuwają. Do tej pory nasi przeciwnicy, Donald Tusk twierdził, że pieniędzy nie ma, nie było i nie będzie. Że te pieniądze gdzieś są, ale są zakopane. On nie wie, gdzie są zakopane. No nie wiem, widocznie nasi parlamentarzyści może jakąś mapę mają, że wiedzą, gdzie są te pieniądze, potrafią je odkopać. A być może po prostu zależy im na zdrowiu i na szczęściu zwykłych obywateli. Na co ja oczywiście stawiam na tą drugą opcję. Szanowni Państwo, nie omieszkam również podziękować dla pana wójta za współpracę, no i dla pana starosty także, który tutaj oczywiście w całym powiecie bialskim bardzo dobrze sprawuje swoją funkcję, ale widać, co się dzieje chociażby tutaj na naszym terenie, na moim terenie, na gminie Drelów, gdzie te pieniążki są naprawdę pożytecznie inwestowane. Te drogi powstają w oczach. Wcześniej, no naprawdę, tu nie ma nawet do czego porównać. Nic nie było. Była przepaść. Teraz drogi są praktycznie, jeśli chodzi chociażby o naszą tą gminę, w każdym kierunku one są.